Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj co nieco na temat czasownika odmówić. Generalnie mamy dwa czasowniki, ale w szkołach najczęściej podaje się jeden, czyli refuse. Natomiast jest też synonim deny i o nim się zapomina. Owszem, wprowadza się czasownik deny, ale w jego pierwszym znaczeniu, czyli zaprzeczyć. He denies throwing a chair. Zaprzecza, że rzucił krzesłem. Całkiem niedawno była taka afera w Polsce, że ekspedientka odmówiła komuś obsługi, bo ta osoba nie miała na sobie maseczki. Dzisiaj Wam pokażę właśnie taki przykład. Jak to powiedzieć, że ktoś mi odmawia obsługi? No bo my oczywiście pójdziemy w stronę czynną, ona odmawia mi, czy tam w czasie przeszłym ona odmówiła mi, a Anglicy kochają stronę bierną, czyli ja jestem odmówiony. Zapraszam przed ekran. No i tu słuchajcie, mamy jakiś artykuł z tej strony. Podobna historia jak w Polsce. I co mamy powiedziane? A maskless man. Tak? Mężczyzna bez maski. Zobaczcie, jak ładnie użyty przyrostek less. Tak? Czyli jak dodajemy less, to znaczy, że czegoś nie ma. Homeless, bezdomny. Maskless, bez maski. No i ten mężczyzna was refused. No i mamy stronę bierną. Był odmówiony. He was refused service, obsługi. No i zamiast refused, śmiało też można powiedzieć was denied w jakiejś tam restauracji. He allegedly came back armed. On rzekomo wrócił uzbrojony, nyna ne, tyta te, and stole i ukradł chicken and waffles, tak? Kurczaka i jakieś tam wafle lub gofry. Robiliśmy lekcję o kupowaniu gofrów, podlinkuję Wam z tyłu i w opisie. I trochę niżej w tym artykule też mamy pięknie użytą stronę bierną po przyimku. After being refused service, tak? Po tym jak był odmówiony. W stronie biernej musi być, a potem nyna ne tyta te, czyli ed. I to być padło po przyimku. A po przyimku, jeśli pada jakikolwiek czasownik, musi być z końcówką ing. O tym mówiliśmy we filmiku o końcówce ing. Link macie pod koniec i w opisie. After being refused. Tak? Czyli California Police are investigating. Robi dochodzenie. Pamiętajcie, że policja jest liczbą mnogą, czyli a, bo u nas policja jest. Czyli robi dochodzenie after an armed man. Tak? Uzbrojony facet i znowu rzekomo stole chicken, waffles and syrup from a soul food restaurant. Tak? Czyli skąd to ukradł? Z restauracji, z soul food. Czyli z takim tradycyjnym jedzeniem dla czarnoskórych. No i po tym właśnie jak odmówiono mu. My powiemy po tym jak odmówiono mu. A tu po byciu odmówionym. Service for not wearing a face mask. Tak? Za nie noszenie maski. A teraz, moi drodzy, pokażę Wam, jak został użyty czasownik deny w tym właśnie kontekście odmowy obsługi klienta. Ale przykład jest jeszcze ciekawszy, bo rzecz się dzieje w tym momencie. W tym momencie ta pani urzędniczka, tak naprawdę chyba prawniczka, odmawia obsługi panu, który ją nagrywa, no bo wiadomo, pani się zdenerwowała, że jest nagrywana. I pan powie, będzie się żalił, o, jestem właśnie w stronie biernej. To akurat powie my, bo jest ich dwóch. My jesteśmy odmówieni obsługi. No, a u nas byłoby w stronie czynnej na pewno. Ona odmawia nam obsługi. Więc przypominam Wam, że jeżeli robimy stronę bierną od czasu ciągłego, czyli rzecz się dzieje w tym momencie, musimy dołożyć being. She's laughing at me. Ona się śmieje ze mnie, czyli ja jestem wyśmiewany.
I uczniowie bardzo często pomijają being, zapominają, że tak trzeba zrobić, jeżeli rzecz się dzieje w tym momencie. I'm being laughed at. Jestem wyśmiewany. No i popatrzmy tu na tę scenkę, czyli pani oburzona obraca się i odchodzi. I have a question for your office, so if there's somebody that says, I need a question answered, I need service. She's gonna walk away like that? Czyli tu najpierw pan oburzony mówi, she's gonna walk away like that? Tak sobie po prostu odejdzie? Alright, so now we're being denied service, buddy. Alright, so now we are being denied service. No i piękna strona bierna z czasu ciągłego. My jesteśmy odmawiani. No i w tym momencie being. Jesteśmy odmawiani obsługi service. By the county attorney, tak? Attorney to prawnik po amerykańsku. Brytyjczyk by powiedział lawyer, a county to hrabstwo, ewentualnie jakiś powiat. I jeszcze raz. She's gonna walk away like that? Alright, so now we're being denied service by the county attorney. No i zobaczcie, język codzienny, ale oczywiście strona bierna. No i pan użył deny, a nie refused. Chociaż mógłby śmiało tu powiedzieć też we are being refused service. Zobaczcie, jak tu mamy też użyty właśnie deny i też w czasie ciągłym, bo czas ciągły to w tym momencie, ale też czynność tymczasowa. Czyli na przykład ojciec się żali, że matka odmawia, no i my byśmy powiedzieli chyba kontaktów z dzieckiem. A po angielsku będzie, że odmawia access, czyli dostępu do mojego dziecka. No i przykładowo ojciec się żali, I'm being denied. Ja jestem odmawiany dostępu. Zobaczcie, jak inaczej oni mówią. I'm being denied access to my children. No i zobaczmy jeszcze na deny w tym kontekście w słowniku. Jesteśmy w Oxford i tutaj mamy bardzo ładne przykłady, jak to można ująć na dwa sposoby. Oxford informuje, że w tym znaczeniu deny jest formal, ale mimo wszystko tam native speaker użył w takim po prostu filmiku na YouTubie. No i zobaczcie, można powiedzieć deny somebody something, odmówić komuś czegoś lub odmówić czegoś do kogoś. I mamy dokładnie ten sam przykład ujęty właśnie na dwa sposoby. They were denied. Oni byli odmówieni i znowu access to the information, tak? Dostępu do informacji. I tu mamy osoby. Oni byli odmówieni. A można zacząć też od informacji. Access to the information was denied to them, tak? Bo jest to. Czyli dostęp do informacji był odmówiony do nich. I tu jeszcze przykład z Cambridge. I znowu oczywiście strona bierna. I was denied the opportunity of learning French at school. Tak? Odmówiono mi możliwości uczenia się francuskiego w szkole. No, rzeczywiście brzmi to formalnie. W języku codziennym bym użył refuse i w stronie czynnej śmiało. They refused me. Oni odmówili mi. They refused me to learn French at school. Dzięki. Trzymajcie się.